Cześć, witajcie. No, dawno się w sumie nie widzieliśmy tutaj na kanale. No ale to pewnie wiecie dlaczego. Ja też za bardzo nie chciałem nagrywać nie wiadomo czego, bo w sumie do niczego chyba wam się mój przekaz nie przydał. To co tam na początku chciałem wam podrzucić, to podrzuciłem. W ogóle to wybaczcie taką lekką nonszalancję, no ale będę sobie teraz trochę jedną ręką prowadził na szuterką. Mam nadzieję, że zębów nie zgubię jak kiedyś. Może być trochę słychać mocno szuterek i moją obcierającą tarczę, ale tym się za bardzo nie przejmujcie. Mam nadzieję, że mnie słychać przede wszystkim dobrze. No i zaraz sobie chwilę pogadamy. Wyścigi dalej nie wiadomo kiedy będą, ale w sumie kto by potrzebował ścigania oprócz zawodowych kolarzy. Ja myślę, że my fani jazdy po prostu na dwóch kółkach i hobbyści, pasjonaci bez jakiejś tam żądzy porównywania się i ścigania sobie świetnie damy radę. Wierzę w was, że to się wam uda. A wyścigi no to jest taki tam dodatek, który jest może zbytkiem, może ktoś tego potrzebuje. No tam nieważne. Każdy niech robi co uważa. No ale wracając, bo tak jak mówiłem, miałem trochę czasu, żeby sobie tam parę rzeczy przemyśleć i prawdopodobnie w poniedziałek po weekendzie wleci kolejny film, w którym trochę więcej nakreślę, jeśli chodzi o kształt kanału na najbliższy czas, bo chcę kanał to mocno odmienić, żeby się tutaj pokazywało więcej sprzętu, żebym mógł wam więcej tych rowerów i nie tylko rowerów pokazać. I mam na to pewien pomysł, ale spokojnie, nie będę do was wyciągał ręki po żadne patronajty, zrzutki i inne tego typu shity, bo chcę to zrobić wszystko własnym sumptem w miarę możliwości. A jak się nie da, to się najwyżej nie uda, no i tyle. Nie, ale warto spróbować. O, tutaj ten 5G, teraz mi mózg usmaży. No. Także spodziewajcie się na dniach takiego bardziej statementu z mojej strony jakiegoś, bo chcę sobie ten kanał fajnie ułożyć. Mimo że YouTube w ogóle wręcz namawiał mnie do tego, żeby nie publikować filmów, widocznie są ch**e. Jak zaglądam statystyki, to się okazuje, że jak nie publikuję, to mam więcej wyświetleń niż jak publikuję. I tak samo jeśli chodzi o jakieś tam pseudo dochody z kanału, które są naprawdę pseudo, bo to są tam jakieś groszowe sprawy, ale one też wzrosły mimo wszystko. No, także cel jest prosty. Od poniedziałku ruszają znowu filmy, bo jakieś tam newsiki się pojawiają. I także od początku przyszłego tygodnia rusza kampania, która będzie miała na celu to, żeby na tym kanale pojawiło się jak najwięcej recenzji sprzętu, takich moich subiektywnych. No i to było na tyle. Jak się to nagrało źle, to trudno. To najwyżej powtórzę to gdzieś w jakichś innych okolicznościach przyrody, bo wiatr dzisiaj zacny, a ja muszę kończyć, bo zaraz się z tego piachu tutaj nie wygrzebię. Dobra, trzymajcie się, na razie.